Kilka lat temu Mitsubishi zorientowało się, że duży crossover Outlander nie wystarczy. Dlatego w 2010 roku kompaktowego minivana, znanego m.in. jako Space Runner, zastąpiono kompaktowym crossoverem ASX. Gdzieś w międzyczasie ASX przeszedł nawet kurację odmładzającą, w wyniku której z przodu zmieniono rogi grilla i dodano trochę blingu przy światłach do jazdy dziennej. W związku z tym zmieniono też minimalnie kształt zderzaka, co widać z boku. Z boku widać też niewielką zmianę w kształcie tylnego zderzaka i okrągłe zamiast prostokątnych odblaski z tyłu. W środku zmieniła się kierownica i radio. O ile dobrze pamiętam, 3 lata temu ASX podobał mi się. Pytanie, czy tych parę lat później jest w stanie konkurować z nowym Nissanem Qashqai lub Suzuki SX4 S-Cross. Bagażnik o pojemności 442 litrów jest minimalnie większy niż w S-Crossie i Qashqai. Pod podłogą bagażnika jest miejsce na bałagan pozostawiony przez poprzednich użytkowników samochodu. Oparcia tylnych siedzeń łatwo się składają, tworząc płaską przestrzeń bagażową. Z tyłu w miarę wygodnie usiądą dwie, a od biedy nawet 3 dorosłe osoby. Z przodu nie ma fajerwerków. Jest nowe radio, czytelne zegary. Bardzo podoba mi się wyświetlacz komputera pokładowego między zegarami. W Mitsubishi mam na jednym wyświetlaczu jednocześnie zużycie średnie i zużycie bieżące. To pomaga jechać mi bardziej oszczędnie. Nie wiem, dlaczego dźwignia zmiany biegów jest tak długa w tym samochodzie. Nie ma na to uzasadnienia. Poza tym mamy tu jeszcze półkę, kilka uchwytów na napoje. Jest dodatkowy schowek w podłokietniku. Mitsubishi ASX można wybrać z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 117 koni mechanicznych albo z dieslem o mocy 150 koni mechanicznych. Diesel dostępny jest z napędem na 4 koła, benzyna z napędem na przód. Natomiast diesel plus napęd na 4 koła podnoszą cenę tego samochodu do około 96 tysięcy złotych. Tymczasem za jakieś 75 tysięcy można mieć tak samo wyposażonego ASX-a z napędem tylko na przód. Jeździłem ASX-em z napędem tylko na przód w zimie i naprawdę bez napędu na 4 koła da się przeżyć. Ale tu mamy diesla 1.8, który jest głośny, długo się rozgrzewa. Do tego turbina, kiedy jest zimna, brzmi jak syrena policyjna. Dziś rano, kiedy silnik był zimny, nagrałem ten dźwięk. Posłuchajcie. Zaletą tego silnika jest jego oszczędność. Mitsubishi obiecuje około 7 litrów na setkę w cyklu miejskim i ten wynik jest do osiągnięcia. Z drugiej strony silnik benzynowy nie zużywa na tyle więcej paliwa, żeby uzasadnić wydatek dodatkowych 20 tysięcy złotych. Poza tym w porównaniu z nowszą konkurencją ASX, szczególnie z silnikiem wysokoprężnym, prowadzi się jak traktor. Do tego jest głośny, zawieszenie też jest głośne, wyciszenie wnętrza jest słabe, a połączenie między kierownicą a przednimi kołami zdaje się być czysto teoretyczne. Nie ma rewelacji. Mitsubishi ASX pozostaje dziś daleko w tyle za konkurencją, zarówno pod względem designu, jak i właściwości jezdnych, czy nawet podstawowego wyposażenia. W dodatku wersje z silnikami wysokoprężnymi są bardzo drogie. Tylko modele z silnikami benzynowymi mogą konkurować z podstawowymi wersjami S-Crossa i Qashqai'a. Tymczasem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał klikając tu. Jeśli chcesz obejrzeć więcej testów konkurencji i nie tylko, kliknij tu.